W najbliższym tygodniu odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury, na którym posłowie zajmą się listem szefa koncernu medialnego Ryanair Axel Springer, w którym instruował on podległych mu dziennikarzy. Sprawą zaniepokojone Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które w oświadczeniu pisze, że list narusza niezależność redakcji, jest próbą ograniczania wolności słowa. O wyjaśnienia chce prosić także zagranicznych partnerów polskie MSZ. Ewa Bugała. Wicemarszałek Sejmu zapowiada nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury, a polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi o wyjaśnienia. Wyrażamy zaniepokojenie, że niemiecko-szwajcarski koncern Ryanair Axel Springer Media wystosował list do swoich polskich pracowników, który może stanowić próbę ingerencji w niezależność mediów w Polsce. Sytuacja rynku medialnego w Polsce była już wielokrotnie tematem rozmów bilateralnych. Będziemy prosić naszych partnerów o wyjaśnienia. To reakcja na ujawniony wczoraj przez Wiadomości list szefa szwajcarsko-niemieckiego koncernu Ryanair Axel Springer do podległych mu dziennikarzy. Mark Dekan instruował ich, jak mają pisać o efektach ostatniego unijnego szczytu Rady Europejskiej. Wyłącznym zwycięzcą nie jest jednak Donald Tusk, tak jak Kaczyński nie jest jedynym przegranym. Razem z Tuskiem wygrali Polacy, wszyscy ci, którzy są dumni z przynależności do Unii Europejskiej. Co do przegranych w tym starciu, to obok Jarosława Kaczyńskiego znalazła się dobra reputacja Polski jako rzetelnego partnera w Unii. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także Kukiz15 list nazywają skandalicznym i zapowiadają szybkie zmiany w prawie dotyczącym mediów. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, by zmniejszyć w sposób zdecydowany udział kapitału zagranicznego na polskim rynku medialnym, tak aby ten rynek rzeczywiście odzwierciedlał to, co dzieje się w Polsce i był rzecznikiem polskich interesów. Wpływ na umysły, na przekaz informacyjny jest bardzo ważny, bo informacją można oczywiście dobre rzeczy osiągnąć, ale również można manipulować. Podobnego zdania są nawet politycy Nowoczesnej. Wydaje się, że w tym momencie te granice ingerencji właścicielskiej w sposób funkcjonowania mediów zostały przekroczone. One nie powinny, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Redaktor naczelny Newsweeka, wydawanego przez Ryanair Axel Springer, w instrukcji dla dziennikarzy nie widzi nic złego. Atakuje za to Wiadomości. Wczoraj Wyborcza, dziś my. Jutro każdy, kto sprzeciwia się dyktaturze, bezprawiu i łajdactwu. Stąd potrzeba absolutnej solidarności. W podobnym tonie list prezesa szwajcarsko-niemieckiego wydawnictwa komentuje wicenaczelny Gazety Wyborczej. Wredny antyniemiecki atak TV PiS na media Axel Springera Polska i Tomasza Lisa. Propagandowe przygotowanie pod ustawy dławiące wolne media. Towarzystwo dziennikarskie, w którego zarządzie są m.in. związani z Wyborczą i tygodnikiem Polityka Seweryn Blumstein i Jan Ordyński, opublikowało nawet specjalną odezwę do Niemców. Drodzy niemieccy przyjaciele, wiemy, jak bolesne i krzywdzące są wszystkie te kłamstwa i oszczerstwa padające pod waszym adresem. Zapewniamy, że są one tak samo bolesne dla nas, obrońców polskiego państwa prawa i polskiej demokracji. W Polsce około 3/4 mediów jest w rękach kapitału zagranicznego. Najwięcej tytułów należy do 3 niemieckich koncernów. Na taką dominację zagranicznego kapitału na rynku medialnym nie pozwoliłyby sobie inne kraje Europy, gdzie obowiązują specjalne przepisy uniemożliwiające posiadanie zbyt wielu tytułów jednemu właścicielowi. Dobrym przykładem są tutaj Niemcy. I myślę, że w tym kierunku powinniśmy pójść, zaprojektować poszczególne progi koncentracji dopuszczalne właśnie na rynkach lokalnych czy też ogólnopolskich. I to jest zadanie na przykład dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Niemczech działa specjalna komisja do spraw koncentracji mediów, która może nakazać koncernom sprzedaż części udziałów. Niemcy swojego rynku medialnego strzegą bardzo zazdrośnie. Dość powiedzieć, że tak potężny Bernd Montgomery nie jest w stanie w Niemczech nabyć Berliner Zeitung od kilkunastu lat, a Financial Times Deutschland nie był się w stanie utrzymać na rynku niemieckim, mimo że jest marką globalną. Także Francuzi dbają o swój rynek medialny. Żaden właściciel nie może mieć w swoich rękach więcej niż 15% jednego segmentu mediów. Kilkanaście lat temu wydawnictwa z Niemiec próbowały wejść na ich rynek prasy. Bezskutecznie. To Francja, francuski rząd, francuska elita polityczna pilnuje, aby nie było ingerencji zewnętrznej w mediach, ponieważ media stanowią podstawę demokratycznego systemu francuskiego. Po ujawnieniu skandalicznego listu prezesa koncernu Ryanair Axel Springer, tą drogą pójdzie też Polska. My jedynie myślimy o pewnych regulacjach, które mogą być bardzo podobne do francuskich lub niemieckich. Niczego innego tutaj, żadnych otwartych drzwi nie wyważamy, niczego innego nie wymyślamy. Ewa Bugała, Wiadomości.